Szanowni piłkarze Legii, jak ja bardzo Wam współczuję, że tak fatalnie zagraliście z Norwegami. Naprawdę jest mi Was niesamowicie żal. Rozumiem, jak się musicie fatalnie czuć. Wiem, że robiliście wszystko, żeby ten mecz wygrać. No niestety nie udało się, taka jest piłka. Takie jest piłkarskie życie. Naprawdę mi was żal. Wiem, że na treningach codziennie bardzo ciężko pracujecie całe całe półtorej godziny. Wasza praca z, w porównaniu z pracą na przykład górnika, kierowcy, pielęgniarki, lekarza operującego bardzo poważne przypadki jest nieprawdopodobnie ważna i odpowiedzialna, i tym bardziej mam do Was wielki szacunek i wielkie uznanie, że tak staraliście się, tak bardzo się staraliście wygrać z Molde, i niestety się nie udało. No cóż, takie jest życie, takie jest Wasze piłkarskie, bardzo ciężkie. Tak przeciętnie opłacane życie. Rozumiem, nie mam większych pretensji, przecież powtórzę to po raz kolejny, nie wiem już który, w tym odcinku. Przecież wiem, wy bardzo chcieliście. Bardzo, bardzo, nawet bardziej niż bardzo. Dziękuję wam za wysiłek włożony w spotkanie z Moldę. Dziękuję Wam za przeogromne emocje, jakie nam dostarczyliście. Po prostu jest mi Was niesamowicie żal. No i w niedzielę pojechaliście do Kielc, żeby zagrać kolejny ligowy mecz z Koroną. Pomimo prowadzenia 2-0, pomimo prowadzenia 3-1, nie wygraliście tego meczu. Oj, jak mi jest Was żal ponownie. Jak wam współczuję, jak, jak jest mi strasznie głupio, i jest mi źle, z tą myślą, że wy tak bardzo chcieliście. No i znowu się nie udało, bo to jest przecież tylko piłka. Różne przypadki są w piłce nożnej. No i, no i taki przypadek kolejny mieliśmy w, w Kielcach, w Chorzowie. Na stadionie śląskim mieliśmy przypadek, że ruch nie, dał, nie oddał ani jednego strzału, i dlatego po trochę dziwnym golu piłkarza, który zajebiście ma podciągnięte spodenki. Zajebiście! Taka moda, chyba, Marka Guala, wygraliście. Zaznaczam, ruch nie oddał żadnego strzału. Potem, po niesamowitym wysiłku i po niesamowitej chęci pokonania Puszczynie-Połomice, no nie udało się, bo taka jest piłka. No i w Molde, mecz już wspomniałem o rewanżu z Moldę, bardzo chcieliście i nie wyszło. No i w Kielcach, no też przecież bardzo chcieliście. No, no jak mogę powiedzieć, że nie chcieliście? Robiliście wszystko. Ciężko trenujecie, bardzo ciężko trenujecie, całe półtorej godziny dziennie, całe, całe tak ciężko trenujecie, że, że, że po prostu no, no słowa uznania dla was. Rozumiem, wszystko się w piłce może zdarzyć, i w waszym wykonaniu właśnie się to zdarzyło. No a później wypowiedzi pomeczowe, trenera runajcza, piłkarzy. Znowu zaimponował mi Bartek, kapustka, który po meczu z Moldę i po meczu z Koroną powiedział: W sumie nie mam nic do powiedzenia, nie mam nic na naszą obronę. Maciej Rosołek tłumaczył ten mecz jeden i drugi, że było nieźle. Trener Runajcz apeluje o spokój, bo zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że gdyby teraz w legii nie było spokojnie, to straciłby pracę. Tak jak bardzo często twierdzę, że trener niewiele znaczy, a większość zależy od piłkarzy. Tak teraz zaczynam się nad tym trochę zastanawiać, czy trener Runajcz nie ma udziału, żeby nie powiedzieć winy w tym, co się teraz z legią dzieje. Kropka. Posłuchajcie! Nie mam siły udawać. Że te mecze z Molde i z Koroną Kielcem mnie nie wkurzają. Nie mam siły udawać. Miałem y, pomysł na to, żeby spokojnie o tym powiedzieć i kilka chwil mi się udawało, kilka minut. Natomiast prawda jest taka, że jak patrzyłem na rewanż z Moldę i patrzyłem na mecz w Kielcach, dostawałem nieprawdopodobnego wkrwienia na co na to, co ta banda tych przepłaconych darmozjadów wyprawiała. Skandaliczny poziom piłki, skandaliczne tłumaczenia i skandaliczne to wszystko, co powoduje, że tak beznadziejni piłkarze nie mają żadnego poczucia winy i żadnego poczucia wstydu, może poza jedynym kapustką. To, co wyprawia talent Tobiasz, to, co wyprawia talent rosołek, to, co wyprawia w odrzucony, wyrzucony, nikt tak nie powie, z twenej z pankow, to się nie mieści w głowie, to się nie mieści w głowie, jak skandalicznie za tak kosmiczne pieniądze można grać. Na meczu z Moldę było 8 tysięcy dzieci. Osiem tysięcy dzieci, które przyszły licząc bardziej lub mniej na to, że zobaczą wspaniałą piłkarską grę w wykonaniu ich drużyny, czyli Legii. Tak zachęciliście meczem z Molde te dzieci do przychodzenia, że nie zdziwię się, jak z ośmiu tysięcy dzieci połowa nie wróci na stadion, a połowa z nich będzie się poważnie zastanawiała, czy może jeszcze kiedy, kiedyś przyjść, może przyjdą, ale może nie przyjdą. Tak zachęciliście te dzieci do wspierania was. Jeżeli cokolwiek mogło się im podobać na tym meczu, to jak zwykle oprawa i doping. Natomiast wasza gra jest gorsza od, od najgorszej żenady jaką można sobie wyobrazić. Jesteście bez Wracam na ziemię, ale naprawdę was mi jest szkoda. Naprawdę taki ciężki zawód wykonujecie tyle poświęceń tyle rozłąki z rodziną tyle jego mać nocowania w hotelach pięciogwiazdkowych tyle jedzenia przygotowanych specjalnie dla was przez dietetyków i kucharzy posiłków może się k***a znudzić nie może być nuda że ciągle się je rzeczy które być może dla większości ludzi są nieosiągalne może być k***a monotonia nie może być powód żeby w żenujący sposób k***a dalać mecze tak Wy jesteście bardzo nieszczęśliwi. Bardzo. Bardzo. No i czego ci kibice od Was chcą? Po meczu z Moldę podeszliście pod trybunę, usłyszeliście co się liczy? Po meczu w kielcach podeszliście pod trybunę i usłyszeliście, że za chwilę żarty się skończą i dołączycie do grona tych piłkarzy, którzy już byli poproszeni o oddanie koszulek? No, bardzo macie ciężkie życie. Bardzo tak. Macie problem, czy kupić samochód za 300, czy za 400 tysięcy. Macie problem, czy wynająć mieszkanie za 10 tysięcy miesięcznie, czy może za 15. Wy macie same problemy. Same. I te problemy powodują, że tak beznadziejnie się prezentujecie. Jesteście beznadziejną zbieraniną. Beznadziejną. I zapamiętajcie to, co już trybuny wam śpiewały. W pucharach już się skompromitowaliście, chociaż trener Runaj mówi, że, że tam w poprzednich meczach było ok. Nie ma znaczenia, co było w poprzednich meczach. I jest takie powiedzenie, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, a wasze ostatnie mecze to Kant Dupy Potłuc. No i, no i po prostu jesteście ludźmi tak nieszczęśliwymi. Tak, tak obciążonymi presją i obowiązkami, że ja naprawdę wam współczuję, naprawdę wam współczuję, a za chwilę zwymiotuję po tych bzdurach, po tym spokoju sztucznym, jaki pokazywałem w tym odcinku, po to, żeby ten odcinek mimo wszystko się ukazał. Nie znoszę was. Są takie momenty, że was bym wysłał na Syberię i żebyście tam sobie grali, robili co chcieli i żebyście się nie kompromitowali i przy okazji kibiców, i tego miasta. Wypowiedź Pankowa po meczu z Moldę, no że tam ciężko, że on nie ma wytłumaczenia, że to że sro. No i ten je, finał tej wypowiedzi, że musi coś zrobić drużyna i on dla tego miasta. Pankow, wiesz co możesz zrobić najlepszego dla tego miasta? Wyjechać stąd i poszukać sobie innego klubu. Rozumiesz? Rozumiesz? Nie potrafisz grać w piłkę, pokazujesz cokolwiek tylko w meczach przeciwko leszczom, a jak przychodzisz do poważnego meczu, to się kompromitujesz tak jak twoi koledzy. Zrób coś dobrego dla tego miasta, wyjedź stąd na zawsze. Dotyczy to również większości z was, panowie piłkarze, którzy jesteście tu tylko dla pieniędzy i te wasze gadki, że marzyliście ogrzewlegi od niewiadomo kiedy, niektórzy od, od pobytu w łonie matki, to to jest po prostu żenujące pierdolenie głupot. To jest większe pierdolenie głupot niż, moje dziś, dziś, niż, niż mój dzisiejszy udawany spokój. Nie mam siły powiedzieć już nic więcej. Trzymajcie się. Aha, jeszcze taka informacja. Bardzo możliwe, że za tydzień nie ukaże się odcinek. Hadaj, nic nie gadaj, ponieważ. KTS jest weszło, wyjeżdża na obóz i być może nie będzie okoliczności, żeby następny odcinek nagrać. A mógłby być ciekawy, bo Legia gra w Warszawie z pogonią. Wygra. Przegra? Wszystko możliwe. Nie mam siły. Nie mam siły po tym, co pokazała moja drużyna. Cześć.